zagrożenie. Walka. Szpiecy. Obrona kraju. Panie pułkowniku, powierzam panu dowodzenie nad grupą Alfa One. Zamach bombowy. Jak to wygląda? Paskudnie. Profesjonalna robota. Coś więcej? To bomba na bazie Santexu. Ma zapalnik czasowy, kilka pułapek, ale damy radę. Młodzi, ambitni oficerowie. O, kot, co ty robisz? Miałeś być jakieś pilne wezwanie, mamy teraz iść do starego. Tylko w najlepszych księgarniach oraz na www.tvradom.com. Bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dzisiaj odpowiem na wasze różne pytania, które zadaliście również widzowie ze Stanów Zjednoczonych. Także bardzo się cieszę, że w ogóle pytacie. To wszystko postaram się w jakimś sensownym czasie zrobić. Ale zanim to, proszę państwa, mam takie małe ogłoszenie. Mianowicie telewizja Radom poszukuje specjalistów od make-upu. Może pan zjeść okulary? Tak, proszę bardzo. Musimy to poprawić, bo wygląda to fatalnie. Jeszcze tutaj. Okej. Okay. Jesteśmy gotowi. Jeszcze raz. No właśnie, bo Mateusz dzisiaj i w ogóle na razie pełni rolę make-upisty, a chodzi o to, żeby on był operatorem i inne techniczne rzeczy robił. W związku z czym zapraszamy wszystkich chętnych, mężczyzn, kobiety, do tego, żeby zgłaszali się, żeby pisali na nasz adres tvradom@wp.pl albo dzwonili pod telefon redakcyjny dostępny na stronie i tam po prostu już, że tak powiem, pewne sprawy będą załatwiane. Piszcie swoje CV w razie czego, no bo jak widać, profesjonalna telewizja potrzebuje również profesjonalnych specjalistów od make-upu, także zapraszam bardzo serdecznie. A teraz przechodzimy do waszych pytań. To jest od widza ze Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry, panie Piotrze. Pytanie, czy Polska nie może nałożyć na Unię Europejską karę za każdy dzień zwłoki? Chodzi o pieniądze na uchodźców, które powinni dać już parę tygodni temu. No, powiem tak. Może i to właśnie zrobiła, to znaczy Polska, rząd polski zapowiedział już, że te wszystkie pieniądze, które są przyobiecane Polsce, które nie są Polsce wypłacone, jeśli nie będą wypłacone w Polsce przez jakiś tam jeszcze czas, już nie pamiętam dokładnie ile tam rząd dał, to po prostu zostaną potrącone ze składki członkowskiej, no i tyle. Także Unia Europejska tak naprawdę nas nie ukaże, a ukaże siebie. Powiem wam szczerze więcej, nasi, no nie przechodzi mi przez gardło nasi, no ale europosłowie wybrani w Polsce ze strony opozycyjnej naprawdę bardzo dużo robią, żeby Polskę skompromitować i samych siebie. I znowu ktoś mi powie, że ja pluję na opozycję. Nie, naprawdę, bo wyjątkowym chamstwem jest wyznaczenie, czy powiedzmy spowodowanie wyznaczenia terminu debaty przeciwko Polsce w święto jej niepodległości, 3 maja. No proszę państwa, to jest po prostu wyjątkowe chamstwo, wyjątkowe po prostu, no wyjątkowy brak kultury i szacunku.
Ja rozumiem, że Eurokołchoz ma w nosie narodowe zwyczaje Polaków i narodowe święta Polaków i że oni chcieliby bardzo chętnie utworzyć wspólny Eurokołchoz jako państwo, ale proszę moi drodzy, no ja po prostu uważam, że to jest wyjątkowo, trzeba być wyjątkową kanalią, żeby coś takiego zrobić. To tak jak my byśmy w święto, nie wiem, niemieckie jakieś, prawda, konstytucji, czego, co oni tam obchodzą, zrobili, prawda, debatę przeciwko nazistom niemieckim, prawda, w Parlamencie Europejskim i oskarżyli ich o nazizm. To jest po prostu świństwo i moim zdaniem po prostu no, nasi politycy powinni za to odpowiedzieć, bo to oni są za to odpowiedzialni w ogóle, że ta debata doszła do skutku. Mówię o opozycyjnych politykach. Ja bardzo zachęcam do zobaczenia sobie niedługo relacji z uroczystości właśnie 3 maja w Radomiu. Tam zadałem właśnie to pytanie jednemu z polityków i zobaczcie, jak ważna jest odpowiedź tego polityka na to pytanie. Także to zachęcam bardzo, bardzo gorąco. Pytacie się też o problem z Czechami. No, proszę Państwa, proszę przyjąć do wiadomości, że Czechy są zależne od Niemiec, że Czesi teraz dopiero mają jaki taki własny niezależny rząd, który i tak musi uważać na pewne problemy, bo Czechy zostały uwikłane przez poprzedników w różne nieciekawe zapachowo sprawy, jakbyśmy to dyplomatycznie ujęli. I dlatego z jednej strony no, trzeba trzymać, że tak powiem, rękę na pulsie, ale z drugiej strony proszę też no, mieć wyrozumiałość dla czeskiego rządu, no bo on to po prostu musi odkręcać. Naszym odkręcenie pewnych złych spraw zajęło 5 czy 6 lat. Teraz wychodzimy powoli na prostą z pewnymi sprawami, jak chociażby gaz, prawda, o którym za chwilę. No, a Czesi są w punkcie, w którym my byliśmy w 2015 roku, więc dajmy im trochę czasu. Znaczy tak powiem. Kolejne pytanie. Mamy tak. Dlaczego Polska wycofała się tak szybko z używania gazu rosyjskiego? To też zastanów pytanie zresztą. Skoro Ukraina ten gaz w dalszym ciągu używa, ciągle widzimy, że Polska wychodzi przed szereg, szkodząc tym samym gospodarce polskiej. Pozdrawiam. No, proszę Państwa. Polska nie ma wyjścia, ona musi się wycofać. Dlaczego? Dlatego, że i Ukraina też musi się wycofać, już powoli to robi, a raczej nawet coraz szybciej. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że węglowodory są głównym punktem zasilania gazu, no w gotówkę, tak, dla Rosji. Poza tym gaz rosyjski dzięki umowie Pawlaka i Tuska z Sieczinem, który był wtedy premierem rządu rosyjskiego, no jest ten gaz drogi. On jest najdroższy właściwie w całej Europie. Więc ani to dla nas jest żaden biznes od strony ekonomicznej, ani żaden od strony politycznej, w związku z czym wcześniej czy później trzeba byłoby się z tego biznesu wycofać, a Polska, dodajmy, już tę umowę wypowiedziała 3 lata temu, bo taki był kazus tej umowy, że 3 lata przed zakończeniem obowiązywania trzeba było powiedzieć, czy dalej się jest zainteresowanym współpracą. I w 2019 roku Polska powiedziała, że do 31 grudnia 2022 Polska będzie gaz od Rosji kupować, potem już nie. No bo właśnie był ten terminal gazowy, bo tu jeszcze, prawda, no przy okazji zobaczcie, jak teraz opozycja próbuje się wybielać w postaci Tuska. I mówi tak, myśmy zrobili terminal, myśmy to zrobili, tani gaz żeśmy z Rosją wynegocjowali. Taki tani gaz był, że był najdroższy w Europie
Niemcy płacą jakieś grosze za ten gaz z Nord Streamu, Węgrzy płacą jakieś grosze, a Polacy płacili po prostu majątek za to i to po prostu była zasługa właśnie Tuska i Pawlaka, a kto się nie zgadza, niech po prostu sprawdzi warunki kontraktu, są publicznie dostępne. Dobrze, tak, to było tak, dzień dobry panie Piotrze, dziś mamy wielkie święto, no to wtedy było to, to 3 maja otrzymałem ten SMS, dziś mamy wielkie święto ku czci Konstytucji oraz Matki Boskiej Królowej Polski, a w Parlamencie Europejskim dyskusja na temat Polski w to piękne i tak ważne święto dla Polski. Ta niemiecka Unia chce koniecznie zniszczyć Polskę. Po co nam ta Unia? Polacy, obudźcie się, zanim jeszcze nie jest za późno. Pozdrawiam. Myślę, że to bardzo ważny temat. Tak, zgadza się. No, to jest jak najbardziej bardzo ważny temat. I muszę Państwu powiedzieć, że tym bardziej, ponieważ to, co powiedziałem wcześniej, nasza opozycja, przecież to nasza opozycja, to jest sprężyna naszej opozycji. To nie jest sprężyna Timmermansa, to nie jest sprężyna jakiegoś Reindersa, który akurat zgłosił taki czy inny wniosek. Nie, bo eurokołchoźnicy zadali naszym zdrajcom, tak i mówię to celowo, naszym zdrajcom, jedno proste pytanie, jak wam pomóc odzyskać władzę? I naprawdę proszę mi uwierzyć, że PiS mi ani bratem, ani swatem, ale naprawdę po prostu no tak złej opozycji jak teraz, to Polska nie miała nigdy, naprawdę. Tak zdradzieckiej, tak piątej kolumny, naprawdę proszę mi uwierzyć, że no, no na kogo wy, kochani opozycjoniści, namawiacie mnie, żeby na przykład głosować jako obywatela? Na kogo? Na tych, którzy tam w tej Brukseli non-stop szczują przeciwko Polsce i uważacie, że to jest jedyna słuszna droga? Do przegranej tak, do wygranej nie. I nikt przy zdrowych zmysłach na tą szczujnię, dopóki ona będzie szczujnią oczywiście, nie powinien zagłosować. A tak a propos szczujni, to pani prokurator, jak się później dowiedziałem, ona też jest z tej justytucji, umorzyła postępowanie przeciwko TVN-owi, który okradł mnie z mojego materiału, gdyż nie stwierdziła przestępstwa. No to pani prokurator, to niech pani w takim razie nie stwierdza przestępstwa, kradzieży w ogóle, no bo po co? Ja tylko powiem na przykład, że no, no ukradłem tam od Kowalskiego, albo Tuska okradnę i powiem, no to od Tuska mam, o. I co? No niech pani w ogóle nie prowadzi przestępstw przeciwko kradzieży. A 286 artykuł to już w ogóle niech sobie pani odpuści, bo przecież w sumie to po co? Tak? A TVN po prostu, on nie pokazał siły w ten sposób. On pokazał wielką słabość. To znaczy, że nie stać ich na to, żeby po prostu w sposób uczciwy zdobywać swoje materiały. I nie stać ich na to, żeby po prostu samemu się posiłkować materiałami, samemu pójść, zdobyć i po prostu wykorzystać. A wiecie dlaczego? Bo są takie miejsca, w które na słowo TVN w ogóle dostają kopa i drzwi się za nimi zamykają na wszystkie zamki. Dlatego TVN ukradł mój materiał, bo jakby poszedł tam ktoś z TVN-u, tam do tych kozienic wtedy, to zostałby wyniesiony na kopach. I dlatego posłużyli się złodziejstwem. Dlatego okradli. Ale ja im tego nie odpuszczę. Będę działał dalej. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Także mówię, a jeśli chodzi o tych naszych, w cudzysłowie naszych europosłów, którzy właśnie w ten święto niepodległości Polski zrobili taki afront narodowi, ja twierdzę nadal, że oni powinni być pozbawieni mandatów i powinni być aresztowani, osądzeni i zamknięci na długie lata za zdradę. Ale ponieważ na razie mamy kulawe prawo i ciągle po prostu coś grzebiemy przy reformie, zamiast raz na zawsze powiedzieć halt, prawda, żadnych paluchów Unii Europejskiej w naszym sądownictwie i wszyscy won, starzy komuchy, ich rodziny i ich jeszcze pociotki i przyjmujemy całkowicie nowych, opcja zerowa,
prawda? Wszyscy won, to dopiero wtedy, jak powiemy wszyscy won, to dopiero będziemy mieli sądownictwo jak należy, będziemy mieli prokuraturę jak należy i TVN jak ukradnie następny materiał, to zostanie skazany za kradzież, a nie zostanie jeszcze pogłaskany. A to dopiero wtedy, kiedy powiemy wszyscy won. Do tego momentu nie mamy co liczyć na sukces. Tak mi się wydaje. A może się ktoś ze mną nie zgodzić. No trudno. Takie życie. Z pytań, które tutaj jeszcze są, tu są też takie, nazwijmy to mało dyplomatyczne, więc nie będę tego tutaj cytował. Ale też pytacie na przykład o kwestie ukraińskie. I znowu dowiedziałem się, że jakiś fake news poszedł, że Polska ma się jednoczyć z Ukrainą, że ma się Polska zająć Wołyń, takie nawet plotki jakieś poszły. Proszę Państwa, to są fake news generowane w Jesieniewie pod Moskwą. Tam jest cały ten sztab, prawda, tak zwanej sekcji A, czyli po prostu sekcji odpowiedzialnej za czarny PR, za dezinformację. I dlatego takie rzeczy się pojawiają. Proszę w to absolutnie nie wierzyć, to jest rosyjska propaganda. Zresztą powiem Państwu szczerze, tak naprawdę szczerze, gdyby nawet nasz rząd wpadł na ten pomysł, to po co byłby taki ruch? Ja nie wiem po co. Jaki miałby cel? Co by nam to dało? No bo już wcześniej odpowiadałem, jeszcze jak nie było wojny na Ukrainie, na to pytanie, bo było podobne, prawda? Dlaczego Polska nie domaga się od Ukrainy żądań terytorialnych? Po co? Po co, proszę Państwa? Po pierwsze, to było i jest dużo biedniejsze państwo. Druga sprawa. Gdybyśmy nagle się zaczęli domagać, to zaraz byłaby partyzantka. Czyli mielibyśmy to, co dzisiaj Ruscy mają w Donbasie, to my byśmy mieli na Wołyniu i tu przy granicach. Po trzecie, proszę Państwa, zobaczcie sami, że przyjechało już tu 3 miliony i my ledwo dychamy, jeśli chodzi o finanse. No a co dopiero, jakbyśmy przejęli 30 parę milionów. To byłoby bez sensu. A po trzecie, nie angażując się w to, jednak i pomagając Ukrainie w dzisiejszej walce, po pierwsze, bronił własnego tyłka, a po drugie, jednak śmiem twierdzić, i ktoś się, bardzo wielu się ze mną pewnie nie zgodzi, ale jednak zyskujemy w jakiejś części społeczeństwa ukraińskiego sojuszników. Bo wiecie, to jest tak, za dużo do mainstreamu się nie przebija, nawet w TVN-ie to już w ogóle o tym nie mówią, no bo wiadomo, po jasną manierkę, to by oni po prostu od razu wspomagali rząd. Ich zdaniem jakby podali informację, że na przykład ukraińskie społeczeństwo samo z siebie zaczęło nagle odnawiać groby polskich bohaterów pod Lwowem, polskie cmentarze w jeszcze innych miejscach, prawda, jak myśmy tam ruskich na ich ziemiach tłukli w 20 roku, prawda, to było zaniedbane, władze miejskie tego czy tamtego miasta w ogóle, że tak powiem, miały to gdzieś, a teraz sami ludzie naprawiają te groby, odnawiają, prawda, malują, no różne rzeczy robią, prawda, bo widzą w nas teraz ci zwykli ludzie sojusznika. Już bardzo wielu ludzi nie na biera się na propagandę w stylu, że Polacy, Lachy, prawda, jak to kiedyś mówiono, to takie tam złe i tak dalej, bo ci ludzie doskonale wiedzą, na czym polega problem, tak? Natomiast do władz już to powoli dociera. Teraz prezydent Zełenski powiedział, że jak Ruski napadnie na Polskę, to będzie ją broniło 70 milionów, tak? No bo nas jest tam 40 parę, ich jest też mniej więcej około 40 par. Więc rozumiecie? To jest bardzo ważne. Ruski już by dawno napadł na Polskę, gdyby nie to, że tak, po pierwsze, mamy za sobą NATO, bardzo ważna rzecz, wejście do NATO. I druga sprawa, to co powiedział, też się to nie przebiło w TVN-ie, ale to powiedział ambasador
amerykański, pan Brzeziński, że jeśli jedna rakieta spadnie na terytorium Polski, to Rosja odczuje, co to znaczy wojna z NATO. To było powiedziane oficjalnie w mediach, w TVN-ie oczywiście to się nie pojawiło, no przecież jak wiadomo. Nie? W związku z czym jest taka prośba o to, żebyście państwo nie wierzyli w propagandę wypowiadaną czy publikowaną przez sekcję A towarzysza Putina, nadając ją z Jesieniewa i wykorzystującą tak zwane pudła rezonansowe. Sprawdźcie sobie w Google'ach, o co chodzi. W Polsce, w Niemczech i nie tylko. A póki co spokoju, pokoju życzę i zdrowia i do zobaczenia w następnym felietonie.